spójrzmy na podpunkt C. Tutaj oczywiście także zacznijmy od wyznaczenia dziedziny, czyli zarówno ten, jak i ten mianownik, oba muszą być różne od zera, czyli x musi być różne od zera i x dodać 3 również, czyli tutaj zapiszmy, że x musi być różne od minus trójki. Zatem dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem minus trójki oraz zera. Mamy dziedzinę, to teraz sobie zapiszmy wspólny mianownik. Mamy tutaj 2 ułamki. No dobra, czyli wspólnym mianownikiem tutaj będzie iloczyn tych dwóch mianowników, czyli x razy x plus 3. W pierwszym mianowniku, w drugim również to samo zapiszmy. No i teraz przejdźmy do liczników. Jeżeli tu mieliśmy x, to znaczy, że pierwszy mianownik rozszerzyliśmy przez x dodać 3. Zatem pierwszy licznik także rozszerzmy przez x dodać 3, czyli trójkę przepiszmy razy właśnie x dodać 3. Tu mieliśmy jedynkę. Mieliśmy w mianowniku x plus 3, czyli tę część. Mianownik rozszerzyliśmy przez x, czyli licznik także rozszerzymy przez x. No tutaj oczywiście musimy wykonać mnożenie, czyli mamy 3 razy x to 3x, 3 razy 3 to będzie 9, dodać 1x, czyli po prostu x. Wspólny mianownik to będzie x razy x dodać 3. Redukcja wyrazów podobnych w liczniku. 3x plus 1x to 4x, dodać 9. No i mianownik to x razy x dodać 3. No i przykład następny. Na początek dziedzina, czyli x plus 2 musi być różne od 0, a także x plus 1, czyli tutaj z dziedziny wykluczymy minus 2, no a tutaj wykluczymy minus 1. Czyli dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem minus 2 oraz minus 1. No i jeżeli chodzi o wspólny mianownik, to będzie x plus 2 razy x plus 1. Zapiszmy to samo w drugim mianowniku, czyli x plus 2 razy x plus 1. No i spójrzmy na liczniki. No tutaj oczywiście x przepiszmy. Mieliśmy x plus 2, czyli ten nawias. Rozszerzyliśmy pierwszy mianownik przez x plus 1, czyli tutaj to x plus 1 również dopiszmy. Jeżeli chodzi o drugi licznik, mieliśmy x w mianowniku x plus 1, czyli tę część, rozszerzyliśmy przez x plus 2, czyli to samo tutaj się pojawi w liczniku. No i teraz na wspólnej kresce ułamkowej możemy to sobie zapisać, skoro mamy już wspólny mianownik, czyli ten wspólny mianownik przepiszmy. No i tutaj należy wszystko wymnożyć sobie przez x, czyli x razy x to będzie x kwadrat, x razy 1 to będzie x. Plus nam znaków nie zmieni, czyli spokojnie to sobie możemy wymnożyć i zapisać takie znaki, jakie tutaj nam się pojawią, czyli x razy x to będzie x kwadrat, x razy 2 to będzie 2x, no i jeszcze redukcja wyrazów podobnych, czyli x kwadrat plus x kwadrat to 2x kwadrat, x dodać 2x to będzie 3x, no i mianownik należy przepisać, czyli x plus 2 razy x dodać 1. No to co prawda moglibyśmy zostawić już w takiej postaci, ale jeszcze ewentualnie możemy wyłączyć x przed nawias. Czyli mamy tak, x w nawiasie 2x kwadrat podzielić przez x to będzie 2x, 3x przez x da nam trójkę, przez x plus 2 razy x dodać 1.